Metro Centrum, proszę Państwa, Rotunda. Zapraszamy. Nasze radio to FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra opisuje tę ciekawą sytuację tutaj na Mazowszu nad Wisłą Marszałkowską w Warszawie pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. To znaczy, że Warszawa, bo Warszawa to jest jakby ona, prawda? Bo proszę Państwa, mamy kilka tematów takich może i zimowych, chociaż był śnieg i już go nie ma. Radio to FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra. Proszę Państwa, groby powilane, faryzeusze, baba dziad, no i jeszcze jakiś tam inny czwarty temat wymiennie zastępczą. No ale wiecie Państwo, akurat się trafiło, że ta Warszawa to rzeczywiście jest ona. I oni się tak śmieją, bo są zduszeni pomiędzy Białymstokiem, no bo Białystok to jest on. Potem Gdańsk, też tutaj nikogo z Gdańska nie ma, to jest on. Poznań i Kraków, to wszystko jest na on. A Warszawa to jest ona. I po prostu mydło i powidło. I Boże, rechodupstwo, no bo jak jadę z Buwu, dobra, 5.56, to tam rechodupstwo. Chociaż krzyk był, bo jakaś kobieta wychodziła i ktoś jej książkę z tych ochroniarzy chciał zabrać. Proszę oddać moją książkę! Proszę, ale tak wrzaskiem, że aż kilka babek, tych, które tam pracują, wyglądały. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, proszę Państwa? Także wygwizdowo Warszawa. No Janek Witek, jak jeszcze żył, to mówi, po co takie puste miejsca tutaj są pod, przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, gdzie w ateistycznym i autorytarnym systemie, proszę Państwa, wyrzuca się Biblię do śmietnika. Na tony. No tutaj jeszcze pamiętam, jak w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były targi książki, to ludzie się zaopatrzyli w dobre książki, to znaczy rzekomo dobre książki. A Biblię jak tu dostawali od Gedeonitów koło tego filaru, słupa, palik, to wszystko wyrzucali na bruk, na śmieci, na krzaki, drzewa. Także nie potrzeba Biblia, niepotrzebna, żeby była Biblia, nie potrzeba. Sama z siebie Warszawa się śmieje, no bo jak jest spięta, osaczona przez Białystok, Poznań, Gdańsk, Kraków, no to nie mogą wytrzymać. A jadę z Buwu, gdzie tam coś, ci obcokrajowców tam prawie wcale nie ma, jak jedna Arabka gdzieś tam na 100 tych Polek się trafi. Sami Polacy i śmieją się. Ho, 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 ho. Polska sobie radę da.